Oszuści podszywają się pod policję, wysyłają maile i próbują w ten sposób wyłudzić pieniądze. Jak informuje CERT Polska, trwa kolejna prowadzona przez przestępców kampania polegająca na rozsyłaniu maili od rzekomego dyrektora policji. Przestępcy posługują się fałszywymi adresami mailowymi, ale wykorzystują w nich prawdziwe nazwisko pełniącego obowiązki komendanta głównego policji. Część sfingowanej korespondencji pochodzi także od Jurgena Stoka z Interpolu. Po odpisaniu na na takiego maila otrzymuje się kolejną wiadomość, tym razem z informacją, gdzie i jaką kwotę pieniędzy należy wpłacić. Przypominamy, że policja nigdy nie kontaktuje się z podejrzanymi mailowo. Wszystkie takie wiadomości należy ignorować i pod żadnym pozorem nie otwierać dołączonych do nich linków czy załączników. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy skontaktować się z najbliższą komendą policji.